Wow. No i jeszcze szkielet. Serio? Jak to możliwe w ogóle? Dzisiaj zaczynamy nową serię na kanale, jaką jest Survival i tak właśnie nazwiemy swój nowy świat. Sezon pierwszy, zagramy sobie na hardzie, na trybie Survival. Tutaj w ustawieniach świata nie będziemy już nic zmieniać, no i zaczynamy. Ok, jesteśmy na spawnie, szybciutko zapiszemy sobie koordynaty. Co my tutaj ciekawego mamy? Mamy sporo trzciny, także od razu sobie ją zbierzemy. Bardzo fajny spawn swoją drogą. W komentarzach od razu możecie pisać swoje propozycje na różnego rodzaju challenge, które będę próbował wykonywać w kolejnych odcinkach. Oczywiście każdy odcinek będzie miał swój jakby ustalony odgórnie cel, który też będę próbował wykonać. No i celem na dzisiejszy odcinek będzie stworzenie podstawowej farmy. Oprócz tego skraftowanie całego żelaznego seta oraz zdobycie książki z fortuną 3. Ok, pierwsze drzewko już jest ścięte, zrobimy sobie teraz deski, zrobimy parę patyków, crafting table. I podstawowe narzędzia, zróbmy sobie siekierkę i zrobimy sobie też kilo. Przy okazji łódkę też może się przydać, mamy dookoła sporo wody. Crafting zabieramy ze sobą. Podpłyniemy może w tamtym kierunku, żeby wziąć jeszcze więcej ze sobą trzciny. Podpłyniemy może w tym kierunku, spróbujemy poszukać jakiejś pobliskiej wioski. Tutaj mamy sawannę, tam widzę jakieś góry się wypiętrzają. No nie wierzę. Tam jest chyba wioska. O kurde, ale mega dobry seed się trafił. Mamy sporo zwierzątek, także możemy sobie zdobyć troszkę mięska. Tyle w zupełności wystarczy, tak żeby jakieś dwie krowy były w pobliżu wioski, później sobie je sprowadzimy. Ale klimatyczna wioska w ogóle na takich górach. Dobra, to na samym początku zamieszkamy w tej wiosce. Okolica bardzo fajnie wygląda, także tutaj będziemy mogli też stworzyć swoje pierwsze farmy i tradować się z villagerami. Zobaczymy, co tutaj kryje się w domkach. Dobra, hejbale sobie zbierzemy, będziemy mieli sporo jedzonka. Tutaj widzę też stone'a, także wykopiemy sobie przynajmniej 6 sztuk, tak żeby zrobić sobie upgrade naszych narzędzi. Dobra, jest kamienny kilof i teraz zrobimy sobie jeszcze siekierkę. Spoko, od razu lepiej to wygląda. Zobaczmy, co kryje się w innych domkach. Może znajdziemy jeszcze jakieś skrzynki. O, mamy węgiel, spoko. Dobra, skoro tutaj kręci się jakiś kot, to chyba skoczę szybciutko po ryby, tak żeby spróbować go oswoić, bo przyda mi się on w późniejszym czasie do stworzenia farmy creeperów. Tutaj już widzę parę. Okej, teraz gdzie jest ten kot? Tu mamy więcej sianka. Przeróbmy sobie troszkę na jedzonko. Dobra, zdecydowanie lepiej. No i dobra, szukamy tego kota. Wow, wow, wow. Co tu się dzieje? Ale mega kopalnia. Okej, czyli sprawę kopalni mamy już z głowy. Jest kot, dobra. Dobra, mamy cię. Idziesz ze mną. Dobra, tutaj jest taki większy domek, także zostawimy go właśnie w tym miejscu. Spoko, na razie zamieszkasz sobie tutaj.
No i piszcie w komentarzach propozycje jakiegoś imienia dla tego kotka. Także najciekawsze z nich oczywiście rozważę i wybierzemy dla niego wspólnie jakieś fajne imię. Dobra, moby już się pojawiają. Tam widzę jeszcze jednego kota. Skopię troszkę stona, tak żeby zablokować wieśniaków w ich domkach. Zaraz odblokujemy sobie pierwsze osiągnięcie, Monster Hunter. Dobra, troszkę stona już jest. 21 chyba w zupełności mi wystarczy. Tu mamy dwóch. Tutaj ktoś jest? Jest. Tu nikogo nie ma, także zabiorę sobie to łóżko z powrotem do tamtego domku. Łóżko postawimy sobie w tym domku. Cyk. Tu ktoś jest? Jest. Ale on z tego co widzę nie może wyjść, także spoko. Tu nikogo nie ma. Tu jest creeper. Kurde, nie lubię creeperów. Jeszcze jeden, no nie, idę stąd. To mamy pszczółki. I mamy dynię. Dobra, lecę od razu po nie. Okej. Nienawidzę szkieletów. Tak samo jak creeperów. Spoko, bardzo fajnie, że tu jest ich aż tak dużo. No myślę, że będziemy mogli pokusić się właśnie o farmę dyń. Jest ona w miarę prosta i szybka do zrobienia. Zaraz chyba w ogóle będzie wschód. Już się tam pomarańczowo robi. Tutaj mamy świnki. Też będziemy mogli sobie je sprowadzić. O nie! Wow! Mało brakowało w ogóle. Przydałoby się znaleźć jakkolwiek, znaczy jakkolwiek, jakąkolwiek ilość żelaza, tak żeby zrobić sobie przynajmniej tarczę. Zbiorę sobie troszkę drewna, zrobimy sobie skrzynię, odłożymy niepotrzebne przedmioty do naszego domku. Zrobimy sobie drugi zapasowy kill off i skoczymy do kopalni. Tam jest jeszcze sporo sianka, widzę. Także będę musiał się tam wybrać. No i na pewno w przyszłości będę chciał jakkolwiek ogarnąć tą wioskę, tak żeby przynajmniej jakoś wyglądała. Jak na razie strasznie poturbowana jest. Skusisz się na jedną rybę? Nie. Okej. Zróbmy sobie spawn pointa. Zróbmy sobie deski. Z desek zrobimy sobie skrzynię. Tutaj odłożymy sobie, to jest nasza pierwsza siekierka, pierwszy kill-off, także je sobie zostawimy. Zrobimy sobie więcej jedzonka. Dobra. Skoro tutaj jest ten kot, to skoczmy sobie jeszcze szybciutko po jakąś rybę. No czekaj. No, to mi się podoba. Idziemy. Dobra, tutaj sobie wejdziesz do środka. Wejdźmy jeszcze do tego ostatniego domku. Ja go nie widziałem przez tego creepera, który mi tam wyskoczył. Aha, tutaj też nic nie ma. No dobra. Okej, tutaj mamy to całe wejście do kopalni. Tutaj sobie ogarnę też takie wejście zrobione typowo przeze mnie. Może to bardzo fajnie wyglądać. I wkopiemy się tutaj do reszty kopalni, z tego co rozumiem. Mega to wygląda. Fajna miejscowa, wow. Tu mamy kolejne wyjście, tu jest jakiś mostek. Mamy zejście na dół, jest tam woda. Jest żelazo, okej. Mega, mega, mega. Dobra. Złazimy. Jesteśmy. I teraz szybko zabieramy stąd żelazo.
Right. Zróbmy sobie pochodnie i rozświetlmy tutaj to troszkę. Tam widzę szkieleta, także tam się na razie nie wybieram. Pozbędziemy się zombiaków. I szybciutko sobie zaraz przepalimy nasze żelazo. Robimy sobie piecyk. Przepalamy żelazo. I szybciutko robimy sobie tarczę. Bardzo bym nie chciał zginąć w pierwszym odcinku. Gdzieś tutaj jeszcze było w ogóle żelazo. Jest. Okej. Dobra. Jest więcej żelaza. Dobra, przejdźmy tam. Tu jest jeszcze żelazo. Oj, to nie mało. Dobra, zobaczymy, co tam jest dalej. I jeszcze więcej żelaza. To dzisiaj będzie zbroja. Spoko. W sumie już dam ją do przepalania. Pyk, pyk. Przekopiemy jeszcze tutaj parę kratek. Zawsze mam schizę, że jak kopię, to z tyłu przyjdzie do mnie creeper i mnie wysadzi. Dlatego tak często się oglądam. Dobra, jak tam wygląda nasze żelazo? Okej, już mamy 10. I zrobimy sobie zbroję. Zrobimy sobie kilo. Okej, mega dobrze. Zróbmy sobie też siekierkę. O! Czyżby tutaj jest jakaś jaskinia? Tak. Ale fart. No nie wierzę. Serio? Dobra, zapisujemy sobie koordynaty. Na razie tak z grubsza tylko zobaczę, jak to wygląda. Jest skrzynka. Mamy więcej żelaza, mamy kilof. Dobra, to też od razu sobie weźmiemy. Okej, to już wiem, gdzie jest kopalnia, także spoko. Żelazo przepalone, możemy sobie resztę też wrzucić do przepalania. Mamy jeszcze tylko 8 do przepalania. Za ten czas zrobimy sobie jeszcze spodnie, zrobimy sobie jeszcze hełm. Okej, pierwszy cel tego odcinka jest zrealizowany, czyli cała żelazna zbroja. No i lecimy na górę. No tutaj też trzeba będzie zrobić jako takie wejście. Wow, 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 wow. Skąd się tu wziąłeś w ogóle? Co to ma być? Nie wiem, czemu tak się dzieje. Wejdźmy sobie do jakiegokolwiek domku. Prześpimy tą noc. No i kolejny achievement. No to w końcu nadszedł czas na stworzenie pierwszej farmy. Na samym początku zbiorę jeszcze troszkę drzewa, bo je wykorzystamy do stworzenia naszej farmy. Także od razu idę na dół. O kurde, ruiny portalu. Dobra, tutaj będzie w sumie można zbudować ten portal. Znaczy dokończyć ten, który tutaj został. Już mamy zapalniczkę, także ją sobie też weźmiemy zamiast tego mięsa. Dobra, mamy w sumie niecały stack, ale no raczej tyle wystarczy. Przynajmniej na początek. Dobra, nieskończone źródełko działa.
Tutaj musimy ściąć sobie jeszcze jedno drzewo, żeby nam nie przeszkadzało. Fajnie by było tutaj wyrównać w sumie ten teren. Zróbmy sobie szybciutko łopatę. No i co? Nasza pierwsza farma jest w sumie gotowa. Jeszcze będziemy musieli poczekać na zbiory, tak żeby pierwsze dynie tutaj urosły. Ostatnim celem na ten odcinek będzie wyfarmienie zaklęcia fortuny. Dobra, mamy krowy. O kurde, mamy też messę, ale mega dobrze. Będziemy mieli dużo budulca. Ile ich mamy? 8. To wracamy teraz z powrotem. Tutaj musimy wziąć trzcinę. Z trzciny zrobimy papier. Z papieru i ze skóry możemy zrobić książki, z tego co pamiętam. Tak. Jeszcze biblioteczkę i z tego możemy zrobić lekterna. A few moments later. Okej, no to teraz możemy polować. Respiration. Fortuna 3. Tak szybko. Nie wierzę w to. Dobra, za 20 emeraldów. Bierzemy. Okej, czy wszystkie cele tego odcinka są zrealizowane? Mega fajnie i szybko to wyszło. Skoro wieśniak jest tutaj już bezpieczny, no to możemy wyjść na zewnątrz. No i wybierzemy się jeszcze szybciutko na małą wyprawę tutaj w pobliskie okolice. Czyli w tamtą stronę, żeby zobaczyć, co tam jest też ciekawego. Dobra, popłyniemy sobie w tym kierunku. Dobrze byłoby przy okazji nazbierać troszkę trzciny. I tutaj już widzę, że troszkę jej rośnie. Oraz grzybowy. No i skoro tutaj już jesteśmy, to zetniemy sobie troszkę tego drewna. Dobrze by było pozyskać też sadzonkę, wtedy będziemy mogli z tego drewna też coś zbudować. Ona bardzo ładnie wygląda. Mamy sadzonkę? Mamy. Dobra. Jest zatopiony statek. A widzę, że mamy też parę grzybków. Też je zabierzemy. Okej, templety mamy, troszkę sianka. O. Dobra, mamy papier, książki przydadzą się jak najbardziej, no i mapa skarbu. No i jeszcze szkielet. Serio? Jak to możliwe w ogóle?
No, strzelił mi w łódkę. No nie gadaj, że skarb w ogóle będzie zakopany w pobliżu mojej wioski. Dobra, teraz jesteśmy tutaj i powinniśmy być z tego, co się orientuje. 9, 9, 9, tutaj? Jest. Dobra, mamy rybki, mamy sporo żelaza, z czego się cieszę, skórzana zbroja. To jest oddychanie pod wodą, serce oceanu, pryzmaryn, no i jeszcze dodatkowo rybki. O, jaka jaskinia. W ogóle jej nie widziałem wcześniej. O kurde, znowu taka wielka. Dobra, będziemy musieli tutaj też przyjść w niedalekiej przyszłości. Dobra, jeszcze nic. Widzę, że nam nie wyrosło. Tutaj zrobimy sobie na razie małą farmę trzciny. Jest! Mamy naszą pierwszą dynię, którą sami wyhodowaliśmy. Fajnie. Dobra. Jestem zadowolony. Farma działa. Kurczę, jeszcze burza. Okej, trzcina też będzie sobie spokojnie rosnąć. Także będziemy sobie robić w przyszłości też sporo papieru, żeby handlować z tamtym villagerem. Wow, wow, wow. Idziemy do naszego domku. Prześpijmy burzę. No i co? To by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. No i do zobaczenia wkrótce.